Hej, hej, kochani. Witajcie w niedzielny poranek. Krótki przekaz dla niej i dla niego. Dzisiaj nie musicie nic wybierać. Dziewczyny słuchają. Dla dziewczyn, chłopaki dla chłopaków. A zatem zobaczymy, co dla dziewczyn. Powiem ci coś miłego, droga dziewczyno. Droga dziewczyno, coś miłego dla ciebie. Ano masz tutaj dar. Wielkim darem, mój ci on mój. Mamy tutaj rycerza kielichów, który wyłania się z wody. Nie rycerza, tylko pazika, przepraszam, to jest paź kielichów. Młodość, energia, która przychodzi. Młody chłopak, młoda dziewczyna. Energia twórcza, energia artystyczna, energia uczuciowa, wrażliwa. Tu mamy poetyckość, jak poezja to poezja. Tak by się odwracał, a tak nie. Przychodzi do ciebie dziewczyno, jak mawiał poeta, pewnego ranka w ogrodzie przyszła niewidoma dziewczyna i wręczyła mi wianek z kwiecia. To jest właśnie ten puchar okryty liściem lotosu. A ja, chłopak, włożyłem go na szyję i łzy mi napłynęły do oczu. Ucałowałem ją, mówiąc, jesteś niewidoma jako te kwiaty. Sama nie wiesz, jak piękny jest twój dar. I to właśnie masz usłyszeć. Sama nie wiesz, jak piękny jest twój dar, mówi ten paś kielichów do ciebie. Może to jest twoja wrażliwość, może artyzm, może jakieś talenty. Jesteś niewidoma jako te kwiaty, bo nie widzisz tego swojego daru. Masz dar, którego nie widzisz, droga dziewczyno, kobieto. Ile byś nie miała lat, to jesteś tu w tej energii młodości, ducha przynajmniej. Zobaczymy wobec tego, czym są te twoje kwiaty, ten twój dar, który masz. Piękny dar, którego nie zauważasz. Czym jest dla dziewczyny, kobiety ten piękny dar, którego nie zauważasz? Dwójka była w pozycji prostej. Empatia, umiejętność tworzenia i kumulowania energii. Ten człowiek tutaj zbiera energię z prawej i z lewej półkuli. On tu tworzy całą półkulę, bo kulę się tworzy z dwóch półkul, z prawej i z lewej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj łączymy tę energię męską i żeńską, którą ty, kobieto, w sobie masz. Jedno i drugie. Masz ten dar tego połączenia, kumulowania tej energii, wytwarzania, tworzenia wokół siebie takiej aury. Jesteś niewidoma, czego nie widzisz? Nie widzisz prawdopodobnie tej harmonii, którą jesteś w stanie stworzyć, bądź tworzysz. Bo w dwójcy to my tak tutaj w tej empatii działamy i zmierzamy do tego, by właśnie ta nasza zdolność twórcza była czymś pięknym. To jest energia tak naprawdę miłości. Dwójki. Dwójki są miłością. Dwójki są taką energią, której ty, kobieto, ty, dziewczyno. Kobieto, dziewczyno, to nie ma znaczenia tutaj wiek. Potrafisz panować nad tą swoją energią. Tutaj wytwarzasz silne takie wartości wokół siebie. A skoro tego nie widzisz, bo chłop, który ją tutaj ucałował, ten młody mężczyzna, ucałował i powiedział, jesteś niewidoma jako te kwiaty, sama nie wiesz, jak piękny masz dar, to znaczy, że sama nie wiesz, bo nie masz poczucia własnej wartości. To jest twój problem najprawdopodobniej. To jest najprawdopodobniej twój problem właśnie. Natomiast tym darem oczywiście jest ta twoja energia, moc tworzenia, moc jednoczenia. Że ty potrafisz jednoczyć, tworzyć taką jedność we wszechświecie, łączyć te antagonizmy, tworzyć czasami z niczego coś. Mogą być faktycznie jakieś talenty artystyczne, ale nie tylko, bo z całą pewnością nie mamy tu tylko słuchających artystek.
dzisiaj, tylko po prostu taką energię, która mówi, że jesteś po prostu kobietą z krwi i kości, tak? Tak jak jest dobro i zło w dwójkach, tak jak mamy właśnie ten dualizm, dwie strony medalu, tak ty jesteś stworzona, by być w parze z drugim człowiekiem, by współdzielić się emocjami, wchodzić w jego emocje, wchodzić w jego emocje, otwierać się na drugiego człowieka. Masz zdolność współodczuwania. Największym darem, tym pięknym kwiatem, jest twoje współodczuwanie. Współodczuwanie. Możesz mieć też taką zdolność bycia właśnie w dwóch miejscach, jakby naraz, tak jakbyś się potrafiła teleportować. I tu się nie ma co śmichać, chichać, bo oczywiście, że nie o to chodzi. Raczej chodzi po prostu o to, że jesteś w stanie połączyć i dostrzec właśnie siebie w tych dwóch różnych obszarach. Czyli na przykład możesz tutaj nieskończenie i długo uczyć się różnych rzeczy, bo mówi się, że tu jestem w dwóch miejscach. Mogę pracować w dwóch miejscach, mogę uczyć się na dwóch fakultetach, mogę wczuwać się w drugiego człowieka, bo to jest empatia, zrozumienie, konfrontować się, działać psychologicznie, przestać walczyć sama ze sobą, czy sam ze sobą, tu sama ze sobą, bo to dla kobiety, bo rozumiem i akceptuję siebie. A jeśli mam z tym problem, bo nie widzę tej swojej wartości, to jest tu powiedziane prawdopodobnie dlatego, że jesteś zbyt krytyczna i zbyt pesymistyczna. Niestety, nie? Więc to wtedy jest do przepracowania. Krótka wiadomość dzisiaj, nie ma potrzeby więcej. A co dla ciebie? Bo tak czuję, mężczyzno, co dla ciebie, mężczyzno? A co dla mężczyzny? Chłopaku, mężczyzno, powiem ci coś miłego, co usłyszeć masz. A to tak średnio najeża miłe, dlatego że to jest jakaś blokada. Jest ta energia męska i damska, która widać jakoś się rozłącza, nie? Różowe dla dziewczynek, niebieskie dla chłopców. Energia, która mówi o blokadzie. Może was jakaś kobieta zablokowała, może nie chce z wami gadać, może was od siebie oddzieliła, bo ta energia mówi: ja, mężczyzna, zerwałem mój piękny kwiat. Przycisnąłem do serca, jak te dwa miecze. I jak ten miecze, nie? Kolec mnie ukuł, ukuł moje serce. Dzień tutaj dogasł, zrobiła się ciemność, zmierzcha, i stwierdziłem, że kwiat uwiądł, że już nie ma tej miłości, ale ból pozostał. Ale to jest nadzieja. Karta w pozycji prostej mówi: nowe kwiaty ci wzejdą. Wonne, dumne. Teraz oczywiście jest ta blokada. Czyli czas na zbieranie kwiatków przeminął, nie? Ale jest powiedziane: i na tę mroczną moc nie mam swojej róży, tylko ból pozostał. Dlaczego? Bo tu jest do przepracowania jakiś ból. Jaki to jeszcze oczywiście za chwilę sprawdzę. Natomiast dwójka mieczy, oczywiście. Znowu dwójka, chciałoby się powiedzieć, bo u jedynek było podobnie. Energia dwójki właśnie chce miłości, chce tego poparcia, wsparcia, tej jedności. Ale tu jakiś kwiat uwiądł i mężczyzna ma tutaj powiedziane, że bo jakiś czas przeminął. I to tak jak mały książę, miał tę piękną różę w ogrodzie, poznał inne róże i stwierdził: ach, jaka ona jest pospolita, jest taka jak tysiące innych. Nie miałem porównania, teraz mam porównanie, poznałem i wcale nie jest taka cudowna. A przez to właśnie, że nie była taka cudowna, że była złośliwa, że miała swoje wady, miała swoje kolce, ale była jego i tylko jego. I przeżył straszny taki żal i ból, bo wiedział, że już dokładnie to, co jest tej energii. Może wzejdą wonne i dumne, prawda? Ale już czas przeminął. Już tutaj nie ma powrotu. Nie mam swojej róży. Tej róży już nie mam. Ten ból pozostał. I będą inne.
czy lepsze? Nie wiem. Tu ci takiej gwarancji nie dam, ale to, co jest w tym dobre, to to, że dobre jest w życiu, no właśnie to wszystko, i biel, i czerń, i noc, i dzień, i biegun północny, i południowy. Nie można tutaj porównywać, powiedzieć, że któryś jest lepszy, który jest gorszy. Teraz jest taka energia twojej nauki, bo miecze, ty się uczysz. Uczysz się tej miłości, uczysz się rozmowy z drugim człowiekiem, wczucia, akceptacji. Uczysz się. Widać, że to jest takie krytyczne, to są takie krytyczne momenty w życiu, ponieważ jestem tu jak taka samotna wyspa na tej skale, tutaj sobie ta kobieta siedzi. Może ona też została zraniona poprzez twoje jakieś uczynki, mężczyzno. Być może, bo tu często są takie kobiety, które też zobaczyły jakąś ciemność, drzwi zamknięte, więc odeszła, każdy poszedł swoją drogą. Dzień się skończył, zaczyna się noc. Oczywiście tu jest zapowiedź często też nowych związków, nowych znajomości, takich nowych rozmów, takiego wprowadzenia do nowej przestrzeni. Ale czy to ten czas? Myślę, że to jeszcze nie. Na razie nie mam swojej róży, tylko ból pozostał, tak? Oczywiście ten ból przeminie, jak wszystko w tym świecie. To jest tutaj oczywiste i jasne. Energia ta odnosi się do takim trochę, do takiego też szczęścia w nieszczęściu w gruncie rzeczy, bo zawsze pokazuje taką sytuację, kiedy jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę, jeszcze momencik i będzie ten pokój w moim sercu. I to, co jest najważniejsze, to właśnie ty masz sobie spokój i pokój w sercu przywrócić. Powoli, systematycznie my wychodzimy z takiej energii tego zastoju uczuciowego, z takiego paraliżu, z tego wewnętrznego rozdarcia. My tutaj próbujemy też wyjść z takiego lęku, być może przed jakąś rozłąką, bo może na razie jeszcze jesteście jakby w połowie, tak bym powiedziała, z kimś, czyli nie tak na 100%, tylko tak trochę jestem, trochę nie jestem i wtedy boję się, wyobraźnia mnie ponosi i boję się tej rozłąki. Oczy są tu zawiązane, tu wielu rzeczy nie widzimy. Widzieć nie chcemy, a zobaczyć trzeba będzie. Zobaczymy, co ta energia, jak ona się przetworzy, bo ma się tutaj przetworzyć w jakąś świeżość, w coś, co ci poda energię na nowo, tą, którą utraciłeś, utraciłaś. Oczywiście nie wiem, czy tu będzie jakaś oblubienica nowa, czy to będzie energia może jakiegoś zakończenia i milczenia, bo tu jest takie wymówienie ostatniego słowa, taka kropka nad i koniec kropka. Ale zobaczymy, co po prostu z tej energii dla ciebie, mężczyzno, wyniknie. W gruncie rzeczy dobrego, takie mam przeczucie. To, czyli mamy tutaj odwróconego zdecydowanie rycerza mieczy, czyli taką przestrzeń, która no, musi odejść, bo tutaj byłaby to jakaś taka walka z wiatrakami, byłaby to taka przestrzeń, która stawia być może jeszcze jakiś opór, bo może tu będzie jeszcze stawiany jakiś opór. Ona mówi nie, a on tutaj idzie i jeszcze próbuje atakować, nie? Zobacz, jak to jest ustawione. Ona i tak nie widzi. A tu mamy taki napór, ale to nic nie da. Może to w ogóle jest taka przestroga, żeby nie być tutaj zuchwałym i bezczelnym, bo albo złośliwym, bo tu czasami jest taka chęć odegrania się. Mamy taką ta energię mało empatyczną, taki chuligański wybryk jest pokazany, że skoro nie udaje się celu osiągnąć jakoś polubownie, to siłą, nie? Próbujemy tutaj osiągnąć cel za wszelką cenę. No nie jest to najlepsze rozwiązanie. Trzeba by trochę wyhamować i mieć tu w tyle głowy, że może się mylę, może nie mam racji,
bo prawdopodobnie nie masz racji i prawdopodobnie właśnie się mylisz. Może w ogóle przyczyną było to, że któreś z Was właśnie miało taką tendencję do zostawiania za sobą wiele złamanych serc, nie? Bo widać, że tutaj największym problemem była, jest bądź będzie jakaś taka obawa przed intymną zażyłością, czyli może po prostu to prowadziło do tej sytuacji, w tym źródle mamy tu coś innego, głębszego, że na przykład tutaj mężczyzna akurat, on nie szuka jakiegoś stałego związku, nie? Albo nawet jak znajdzie, to nie potrafi się w nim odnaleźć, nie umie współpracować. Więc co jest dobrego w tym wszystkim, że jakaś klęska to jest tak naprawdę przyjęcie do wiadomości tego, że się w czymś myliłem, że nie zawsze miałem rację, że zrzucam odpowiedzialność na tę drugą stronę, że może jeszcze tutaj do czegoś nie dojrzałem, że ból pozostał, ale jednocześnie ja muszę nauczyć się tutaj nie współwinić, ale współodczuwać. A to są dwie różne rzeczy. Z tego płynie niezwykła lekcja, choć może być dla Was trudna, bo widzę pewną odporność, nie widzę i nie słyszę argumentów kogokolwiek tej drugiej strony. Co z tego dobrego może wyniknąć? Myślę, że najpierw taka przeprawa przez jakiś upór, odwracanie się od argumentacji, a później po prostu to, co przyjdzie w taki sposób, jak to się mówi, naturalnie coś umiera, naturalnie się rodzi, czyli wtedy, kiedy widzimy bezużyteczność jakichś swoich działań, po prostu zaniechacie coś, nie? Co będzie takim Waszym pięknym doświadczeniem? Ja myślę, że takie błogosławieństwo, że przywołanie do tego swojego serca energii po prostu spokoju i pokoju, nie? Że trzeba będzie na nowo zapytać się o swoją drogę, drogę emocji. To będzie ważne i to się powinno udać. Tylko mówię, pewne rzeczy są tu do przepracowania jeszcze. Pa, pa, to wszystko na dziś.